kopalnia, gdzie zorganizowany jest przewóz załogi pociągami osobowymi, obowiązuje zakaz poruszania się ludzi po głównych drogach przewozowych. Brak dyscypliny w tym zakresie prowadzi nieuchronnie do wypadków. Pozwolenie na przebywanie i poruszanie się w tych wyrobiskach mogą otrzymać pracownicy zatrudnieni przy pracach związanych z utrzymaniem urządzeń linii kolejowych oraz służby awaryjne. Wszyscy oni muszą ściśle stosować się do obowiązujących rygorów bezpiecznego poruszania się i być ubrani w kamizelki o charakterystycznym odblaskowym kolorze. Zezwolenia powinny być udzielone osobom doświadczonym, dobrze znającym podziemne wyrobiska. Przed udaniem się do wyznaczonego miejsca pracy trzeba powiadomić o tym głównego dysponenta przewozu na danym poziomie i uzyskać jego zgodę. Dysponent musi ostrzec kierowców lokomotyw o fakcie przebywania ludzi w określonych miejscach i zobowiązać ich do zachowania szczególnych środków ostrożności. Uprawnionymi do indywidualnego poruszania się mogą być też pracownicy oddziałów, którzy w uzasadnionych przypadkach otrzymali zgodę osoby dozoru ruchu. Wtygarzy wydający takie pozwolenie muszą udzielić odpowiedniego instruktażu o bezpiecznym poruszaniu się i zobowiązać pracownika do zgłoszenia dysponentowi ruchu o zamierzonej trasie przechodzenia. Również w tym wypadku dysponent informuje i ostrzega kierowców lokomotyw, że na trasie przebywają ludzie. Popatrzmy teraz na zachowanie się tych dwóch górników w czasie ich drogi pod szyb do wyjazdu. Obaj otrzymali oczywiście zgodę dozoru na poruszanie się, ale nie zgłosili się do dysponenta. Nie spełnili więc tego podstawowego warunku i należy sądzić, że nadal nie będą przestrzegać obowiązujących rygorów. Szczególnie jeden z nich, ten z brodą, to pracownik mało doświadczony, o krótkim stażu niezdyscyplinowany. Zaobserwujmy, jakie zagrożenia może spowodować łamanie przepisów. Nie wolno chodzić pod drutem ślizgowym będącym pod napięciem. Ten sposób noszenia długich metalowych przedmiotów w wyrobiskach z przewodem jezdnym jest kategorycznie niedozwolony. Rzadko zdarza się, że porażenie prądem stałym od trakcji jezdnej nie jest śmiertelne. Pod drutem ślizgowym można przechodzić tylko w miejscach specjalnie oznakowanych, gdzie przewód jezdny powinien być zabezpieczony osłonami. Widząc nadjeżdżającą lokomotywę, nie wolno przechodzić w poprzek torów. Należy natomiast odpowiednio wcześnie dać kierowcy sygnał świetlny lampą osobistą. Kierowca zmniejsza szybkość, a ludzie starają się schować do specjalnej wnęki ociosowej lub przynajmniej stanąć plecami do ociosu jak najdalej od torów. Mogą bowiem wystąpić różne zagrożenia z powodu nieprawidłowego załadowania wozów, złego stanu taboru, możliwości wykolejenia. Obowiązuje bezwzględny zakaz przechodzenia między wozami nawet w czasie ich postoju. W oznaczonych miejscach znajdują się specjalne pomosty, którymi można przejść nad wozami.
Wchodzić wolno tylko po wyznaczonych przejściach, z reguły po nakryciach ściekowych. Trzeba stale zwracać uwagę na zawieszone na ociosie rury, kable i inne elementy, bo można narazić się na doznanie urazu przy uderzeniu o nie. Niebezpieczeństwo stanowi również połamana opinka, luźno zwisające niezabezpieczone bryły skalne w stropie i ociosie. Nie wolno pod żadnym pozorem zbaczać z wyznaczonej trasy, wchodzić do zaorganowanych i zatamowanych wyrobisk. Atmosfera beztlenowa, gazy trujące i duszące grożą śmiercią. Idąc wyrobiskiem, należy stale zachowywać podzielność uwagi, obserwować stan stropu, ociosów i trasy przejścia. Doświadczony pracownik zauważył wyrwę w nakryciu ściekowym i ominął ją, ale nie ostrzegł swojego kolegi. Takie zdarzenie kończy się zwykle poważnymi potłuczeniami, a nawet złamaniem. Tak samo jak niezachowanie należytej ostrożności na przejściach o mokrym i śliskim spongu. Obowiązuje bezwzględny zakaz jeżdżenia na wozach i w wozach transportowych, a osobom nieuprawnionym nie wolno również jeździć w konwojentkach lokomotyw. Kolejny przykład nieprawidłowego zachowania. Pod żadnym pozorem nie można czepiać się i wskakiwać na środki transportu w czasie ich ruchu. W czasie poruszania się po głównych drogach przewozowych nie wolno pozwolić sobie na żadne ryzykanctwo. Każda nieostrożność, lekkomyślność i nieprzestrzeganie przepisów przechować może tylko potencjalnych samobójców.